Pani radna Korańczyk przeczytała tutaj, przedstawiła pismo pana Kuniewickiego w sprawie dokumentacji projektowej i zapłaty za tą dokumentację. Chcę jeszcze dodać, że wraz z tym pismem też przekazana była opinia pani radcy, pani Kasi Majzer, która w jakiś sposób już przybliżyła tą sprawę. I na chwilę obecną jest sprawa w sądzie, natomiast ja dodam tyle. Pan Kuniewicki miał podpisaną umowę z gminą miejską na przygotowanie dokumentacji projektowej. Nie napisał w swoim piśmie, że nie wywiązał się absolutnie z terminu wykonania dokumentacji. Tak naprawdę termin ten to był koniec października 2009 roku. Do dnia dzisiejszego nie spłynęła kompletna dokumentacja. Więc absolutnie nie było podstaw do tego, żeby podpisać jakikolwiek protokół odbioru, czy też uruchomić zapłatę za tą dokumentację. I tylko jeszcze chcę podkreślić, że dwukrotnie straciliśmy przez to opóźnienie możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ostatecznie raz jeden udało nam się złożyć wniosek na te budynki, które robiliśmy, takowe dofinansowanie otrzymaliśmy i tylko do takich celów dokumentacja projektowa była używana. Byliśmy związani z panem Kuniewickim i mieliśmy takie prawo, żeby tą dokumentację do takich celów wykorzystywać. Zresztą osobiście pan Kuniewicki był na budowie, ponieważ wykonawca miał duże wątpliwości co do tej dokumentacji i musiał na miejscu poprawiać i ustalać zakres prac. Tak wygląda sprawa. W tej chwili sprawa jest w sądzie. I właśnie gdy zostały przeliczone kary umowne, to zobowiązanie jest 177, znaczy umowne za dokumentację 177, chyba 700, a kary umowne w tej chwili przekroczyły już kwotę 600 000 zł. Dobrze.